Tak, życie, jest szybki filmik, solar ubrania. Idziemy po puszkę, która zamontowana na słupie wysokiego napięcia. Tylko to jest dość ciekawa puszka i chciałem wam ją pokazać z tego względu, że to jest półwalec, ale drukowany na drukarce 3D. I to jest taki test tego półwalca, czy on wytrzyma te pół roku na takich warunkach atmosferycznych. W ogóle zobaczymy, czy w ogóle puszka jest do tego, żeby zacząć. Puszka przetrwała, ale niestety blaszka, którą przykleiłem na cyanoakryl, odkleiła się. Także już mam pierwsze złe doświadczenia z klejem na cyanoakryl. Cyanoakryl to jest nic innego jak po prostu klej typu kropelka. Wiem, że oprócz cyanoakrylu warto jeszcze zabezpieczyć blaszkę izolacją w koło, żeby się oderwała. To jest jedno moje spostrzeżenie. A druga sprawa polega na tym, że bardzo nie lubię robić półwalców, bo zajmuje to dużo czasu. A taki gotowy, wydrukowany półwalec to jest świetne rozwiązanie. Nie trzeba się bawić z tymi półwalcami, jest gotowe, tylko naklejam blaszkę, wkładam papier i jest wszystko gotowe, można zawiesić. Pełno wody. I jeszcze negatyw przykleił się do ścianki półwalca i kurczę, ciężko mi oderwać, żeby nie rozerwać negatywu. To był papier, z tyłu zawsze sobie zapisuję. Kodak Bromet WRC. Przy okazji powiem wam, jak ja suszę negatywy. Tylko schowam go do ciemnego miejsca. Właśnie. To jest bardzo proste, jak suszę negatywy. W taki sposób suszę negatywy. Wkładam do ciemnej szafy i czekam, aż sam wyschnie. Nie robię czegoś takiego, że suszę ten negatyw specjalnie jakąś suszarką, czy tam gdzieś na grzejnik układę. Nie robię tak. Po prostu on sam gdzieś 2-3 godzinki i on wyschnie i wtedy nadaje się do skanowania.